ciężarówkę polskiego kierowcy, a następnie wjechał nią w tłum zgromadzony na jarmarku bożonarodzeniowym. Zginęło 12 osób, prawie 50 zostało rannych. Terrorysta zastrzelił też polskiego kierowcę, który próbował powstrzymać go przed wjechaniem w tłum. Podejrzewany o przeprowadzenie zamachu 24-letni Tunezyjczyk Anis Amri został zastrzelony przez włoską policję. Wymiana ognia wybuchła, gdy funkcjonariusze chcieli go rutynowo wylegitymować. Prezydent Rosji prawie 4 godziny odpowiadał na pytania dziennikarzy. Po raz 12 w Moskwie zorganizowano tak zwaną dużą konferencję prasową Władimira Putina. Gospodarz Kremla odniósł się na niej m.in. do zwrotu Polsce wraku samolotu Tu-154M, który w kwietniu 2010 roku rozbił się w Smoleńsku. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosja na razie nie zwróci braku Tupolewa, oświadczył na konferencji prasowej w Moskwie Władimir Putin. Według prezydenta Rosji wrak samolotu jest wciąż potrzebny śledczym badającym przyczynę tragedii. Rzeczywiście, komitet śledczy prowadzi postępowanie i dopóki ono się nie zakończy, ten wrak jest potrzebny. Tragedia wydarzyła się straszna. W trakcie konferencji prasowej Władimir Putin poruszył także kwestię zbrojeń. Jak oświadczył, Rosja dysponuje systemami bardziej efektywnymi niż amerykańska tarcza antyrakietowa. Nie my to wymyśliliśmy, ale jesteśmy zmuszeni odpowiedzieć na takie wyzwanie. Tak poszliśmy do przodu z unowocześnieniem naszych systemów, w tym tak zwanej jądrowej triady, m.in. w przeciwdziałaniu tarczy antyrakietowej. Nasz system jest znacznie bardziej efektywny niż sama tarcza. Taka jest prawda. Prezydent Rosji poruszył także kwestię kryzysu ukraińskiego, współpracy z Unią Europejską, ale najwięcej czasu poświęcił na pytania dotyczące wewnętrznych spraw Federacji Rosyjskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szczęśliwie zakończyło się porwanie samolotu libijskich linii lotniczych. Maszyna wylądowała na Malcie, a po kilku godzinach negocjacji napastnicy się poddali. Porywaczami okazali się zwolennicy byłego libijskiego przywódcy Muammara Kaddafiego. Airbus A320 należący do libijskiego narodowego przewoźnika miał lecieć do stolicy kraju Trypolisu. Na pokładzie znajdowało się jednak dwóch porywaczy, którzy zagrozili użyciem ręcznego granatu i maszyna została przekierowana na Maltę. Na pokładzie samolotu było 118 osób. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 26 minut do godziny pierwszej. Teraz na naszej antenie magazyn informacyjny 24 godziny w Polsce i na świecie. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W programie m.in. akcja wyprowadzania pasażerów uprowadzonego libijskiego samolotu zakończyła się sukcesem, a porywacze zostali aresztowani. Mimo poddania się osiągnęli swój cel, ponieważ wydostali się z Libii, komentują eksperci. Będą odgadywać wyroki czyli na Malcie. Nie żyje sprawca zamachu w Berlinie, zginął postrzelony przez włoską policję. Kanclerz Angela Merkel dziękuje za akcję mediolańskich policjantów. Kucyk, osioł oraz owce obok Maryi, Józefa i Dzieciątka, czyli o przygotowaniach krakowskiej żywej szopki u franciszkanów. Owieczki już są, czekają właśnie na wprowadzenie. Mateusz Drozda, zapraszam. W Polskim Radiu 24, 24 godziny na świecie. Szczęśliwie zakończyło się porwanie samolotu libijskich linii lotniczych. Maszyna wylądowała na Malcie, a po kilku godzinach negocjacji napastnicy się poddali. Porywaczami okazali się zwolennicy byłego libijskiego przywódcy Muammara Kaddafiego. Airbus A320 należący do libijskiego narodowego przewoźnika linii Afrikija Airways wystartował rano z miejscowości Saba w Libii i miał lecieć do stolicy kraju Trypolisu. Na pokładzie znalazło się jednak dwóch porywaczy, którzy zagrozili użyciem ręcznego granatu i maszyna została przekierowana na Maltę. Na pokładzie samolotu było 118 osób. Po kilku godzinach negocjacji porywacze uwalniali kolejno pasażerów oraz załogę i poddali się. Znaleziono przy nich ręczny granat i pistolet. Nasze wojsko przeszukało samolot i znalazło drugi pistolet. Dwóch porywaczy aresztowano i są oni przesłuchiwani. Relacjonował premier Malty Joseph Muscat. To właśnie on na Twitterze informował o przebiegu negocjacji z porywaczami. Motywy działania sprawców nie są jasne. Chwilę przed aresztowaniem z samolotu wyszedł jeden z napastników z zieloną flagą z czasów władzy Muammara Kaddafiego w Libii. Jeden z porywaczy miał twierdzić, że jest zwolennikiem Kaddafiego, inny, że chciano w ten sposób zamanifestować powstanie nowej partii politycznej kojarzonej z Kaddafim, Al-Fateh al-Jadid. Według libijskich władz porywacze to 20-parolatkowie z jednego z plemion z południa kraju. Okazało się też, że ich broń to repliki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
Muammar Kaddafi rządził Libią przez ponad 40 lat. W 2011 roku, po fali wydarzeń nazywanych arabską wiosną, został obalony i zamordowany. Władze w Libii przejęły frakcje rebeliantów, ale wśród Libijczyków Kaddafi wciąż ma wielu zwolenników. Porywacze mimo poddania się osiągnęli swój cel, ponieważ wydostali się z Libii, powiedział w polskim Radiu 24 Andrzej Mroczek, ekspert do spraw terroryzmu z Kolegium Civitas. Nawet gdy zostaną im przedstawione zarzuty, a na pewno zostaną przedstawione, to będą odkazywać wyroki w miejscu docelowym, czyli na Malcie, dlatego że nikt ich nie deportuje do Libii. Tak. Oczywiście trzeba będzie potwierdzić ich tożsamość, motywację i wtedy dopiero będą podejmowane konkretne kroki w kontekście przedstawienia zarzutów i wyroki. Tak. A więcej komentarzy i analiz w tej sprawie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Włoski minister spraw wewnętrznych Marco Minniti potwierdził tożsamość zastrzelonego dziś w nocy islamskiego terrorysty. Zginął w czasie wymiany ognia z włoską policją. Premier Paolo Gentiloni zapewnił swoich rodaków o najwyższym z możliwych stopniu czujności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Śmierć terrorysty, sprawcy zamachu w Berlinie, była tematem numer jeden włoskich mediów. Jest trzecia nad ranem. Dwaj policjanci z patrolu stojącego przed dworcem kolejowym w miejscowości Sesto San Giovanni koło Mediolanu chcą wylegitymować wychodzącego z budynku mężczyznę. Zamiast dokumentów wyjmuje on pistolet i strzela do policjantów, którzy odpowiadają na ogień. Mężczyzna ginie na miejscu. Włoski minister spraw wewnętrznych Marco Minniti zastrzelonym osobnikiem okazał się bez cienia wątpliwości Anis Amri, czyli 24-letni Tunezyjczyk uważany za autora poniedziałkowego zamachu w Berlinie. O nocnej wymianie ognia premier Paolo Gentiloni poinformował kanclerz Angela Merkel. Do swoich rodaków szef rządu skierował następujące słowa. Czujność pozostaje najwyższa i nie można lekceważyć zagrożenia, ale to, co wydarzyło się tej nocy, pokazuje obywatelom, że Włochy są, że państwo jest obecne. Marek Lener, Polskie Radio, Rzym. Kanclerz Niemiec Angela Merkel podziękowała władzom Włoch za akcję, w której zabito Anisa Amriego. Włoskiej policji, a także innym służbom należy się wielkie podziękowanie za bardzo bliską współpracę w tej sprawie. Życzę zwłaszcza włoskiemu policjantowi, który został ranny podczas strzelaniny, szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia. Niemiecka kanclerz dodała, że jej kraj czuje międzynarodową solidarność po zamachu. Merkel zapewniła też, że Niemcy noszą żałobę po zagranicznych ofiarach tej tragedii. Myślę dziś także o polskim kierowcy ciężarówki, który z tego co wiemy był pierwszą ofiarą sprawcy. Komendant główny włoskiej policji wystosował do swych agentów nowy okólnik, nakazujący dalsze zwiększenie czujności. Po tym jak patrol w okolicach Mediolanu zastrzelił domniemanego sprawcę zamachu w Berlinie, zagrożone jest, zdaniem komendanta, bezpieczeństwo wszystkich policjantów. Opozycja ma nawet za złe władzom, że tak szybko ujawniono tożsamość członków patrolu, który wziął udział w wymianie ognia z Tunezyjczykiem. Prowadzący śledztwo w tej sprawie chcą dociec, dlaczego Anis Amri, który przybył do Włoch z Francji, znalazł się tej nocy właśnie w mieście Sesto San Giovanni pod Mediolanem. Nie wyklucza się, że liczył na pomoc tamtejszej wspólnoty islamskiej. Podejrzenia wokół tej sprawy narosły po tym, jak komendant mediolańskiej policji Antonio De Jezu na pytanie o to odpowiedział, że biorąc pod uwagę charakter sprawy, wolałby o tym nie mówić. Natychmiastowego wydalenia z Włoch nielegalnych imigrantów domaga się lider ruchu Pięciu Gwiazd, były komik Beppe Grillo. Pyta również, jak poszukiwanemu w całej Europie osobnikowi udało się bez problemu wjechać pociągiem do Włoch. Tymczasem premier Beata Szydło przyznała rentę specjalną żonie i synowi polskiego kierowcy, który zginął w Berlinie z rąk zamachowca. Rodzina bohaterskiego kierowcy otrzyma ją po świętach, napisała na Twitterze szefowa rządu. O przyznanie renty zwrócił się do premier Szydło minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji wpisał się też do księgi kondolencyjnej wyłożonej w ambasadzie Niemiec w Warszawie, powiedziała rzeczniczka resortu spraw zagranicznych Joanna Wajda.
minister Baszczykowski według razy najgłębszego współczucia, łącząc się w ból z rodzinami ofiar poszkodowanymi i całym społeczeństwem niemieckim. I minister przyznał, że ta tragedia dotknęła w szczególny sposób także Polaków, gdyż pośród ofiar znalazł się nasz rodak brutalnie zamordowany przez sprawców zamachu. I szef polskiej dyplomacji stanowczo potępił ten akt terroru i przemocy i zapewnił o naszej solidarności i woli współpracy w celu wyjaśnienia okoliczności tej tragedii. Za pośrednictwem serwisu internetowego GoFundMe dla rodziny Polaka zebrano dotąd prawie 118 tysięcy funtów. Zbiórkę zainicjował brytyjski kierowca tirów Dave Duncan. Do akcji pomocy rodzinie zamordowanego w Berlinie polskiego kierowcy przyłączyło się Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Szef tego zrzeszenia, Jan Buczek, powiedział, że przewoźnicy chcą pomóc rodzinie i stąd pomysł zbiórki pieniędzy. Postanowiliśmy zorganizować i pomóc w przesłaniu tych pieniędzy. Na naszej stronie www.zmpd.pl znajduje się dokładny numer rachunku, na który można wpłacać pieniądze. Kierowcy wpłacają, to są nieduże kwoty, ale też są deklaracje większych kwot od niektórych firm. 37-letni Łukasz Urban został zamordowany przez terrorystę podejrzewanego o poniedziałkowy atak w Berlinie. Zamachowiec, Tunezyjczyk Anis Amri, przysięgał wierność tak zwanemu państwu islamskiemu. Zamordowany powiązana z organizacją stres. Agencja AMAK opublikowała nagranie wideo przedstawiające 24-latka. Amri wzywa tam zwolenników grupy dżihadystycznej do zemsty na odpowiedzialnych za naloty w Syrii i Iraku. Moje przesłanie do krzyżowców bombardujących codziennie muzułmanów. Ich krew nie zostanie przelana na marne. Jesteśmy narodem opowiadającym się za nimi i zemścimy się za nich, powiedział podejrzewany o przeprowadzenie zamachu w Berlinie Tunezyjczyk. Anis Amri został zastrzelony w nocy przez włoską policję. Do wymiany ognia doszło, gdy funkcjonariusze chcieli go rutynowo wylegitymować. Ekspert Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas Krzysztof Lidl uważa, że zabicie podejrzanego o przeprowadzenie zamachu w Berlinie jest tylko częściowym sukcesem. Ekspert chwalił pracę włoskiej policji, ale podkreślił, że lepsze byłoby zatrzymanie podejrzanego. Żeby mogły mówić o tym sukcesie, gdyby udało się go aresztować. Natomiast niestety doszło do takiej sytuacji, do jakiej doszło. Ja myślę, że tutaj przede wszystkim musimy pozytywnie ocenić działania policji włoskiej. Była rutynowa kontrola, trzeba pamiętać, że przy rutynowych kontrolach dużo trudniej jest zatrzymać tak niebezpiecznego przestępcę. To nie jest pododział antyterrorystyczny, to nie jest grupa ludzi, która idzie po to, żeby wyeliminować czy zatrzymać niebezpiecznego przestępcę. To była rutynowa kontrola dwóch policjantów w patrolu, także pod tym względem wszystko okej. Okay. Natomiast rzeczywiście pewien sukces to wtedy, kiedy zostałby zatrzymany i byłby źródłem informacji. Temat poruszali także na naszej antenie goście Roberta Bogdańskiego w temacie dnia. Ewentualna polityczna i militarna krucjata Zachodu wobec świata islamskiego nie ma charakteru religijnego, podkreśla dr Paweł Milcarek, redaktor naczelny pisma Christianitas. Tylko pewnych politycznych interesów świata zachodniego, można powiedzieć pewnie także defensywy świata zachodniego wobec zagrożenia tą wojną asymetryczną, którą jakoś tam od czasu 11 września zrozumieliśmy, że jesteśmy w tę wojnę wciągnięci. Jak przypomina Tomasz Sawczuk z Kultury Liberalnej, mamy do czynienia z aktem terrorystycznym. Akt tego rodzaju przede wszystkim ma powodować strach i pewien taki, powiedzmy, chaos w myśleniu o tym, co się właściwie wydarzyło. No, warto tymczasem przypomnieć, że różne ataki, z którymi mieliśmy do tej pory do czynienia, były przeprowadzane chociażby na ateistyczne magazyn francuski, inny atak był przeprowadzony w francuskie święto narodowe, które nie miało charakteru religijnego. W tym sensie zawsze można dorobić do takiego aktu przemocy jakieś uzasadnienie i to jest uwaga uniwersalna. Debaty dnia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Prezydent Rosji blisko 4 godziny odpowiadał na pytania dziennikarzy. Po raz 12 w Moskwie zorganizowano tak zwaną dużą konferencję prasową Władimira Putina. Gospodarz Kremla odniósł się na niej między innymi do zwrotu Polsce wraku samolotu Tu-154M, który 10 kwietnia 2010 roku rozbił się w Smoleńsku. Rosja na razie nie zwróci wraku Tupolewa, oświadczył na konferencji prasowej w Moskwie Władimir Putin. Według prezydenta Rosji wrak samolotu jest wciąż potrzebny śledczym badającym przyczyny tragedii. Rzeczywiście, komitet śledczy prowadzi postępowanie i dopóki ono się nie zakończy, ten wrak jest potrzebny. Tragedia wydarzyła się straszna. Tragedia wydarzyła się straszna. W trakcie
konferencji prasowej Władimir Putin poruszył także kwestię zbrojeń. Jak oświadczył, Rosja dysponuje systemami bardziej efektywnymi niż amerykańska tarcza antyrakietowa. Nie my to wymyśliliśmy, ale jesteśmy zmuszeni odpowiedzieć na takie wyzwanie. Tak poszliśmy do przodu z unowocześnieniem naszych systemów, w tym tak zwanej jądrowej triady, między innymi w przeciwdziałaniu tarczy antyrakietowej. Nasz system jest znacznie bardziej efektywny niż sama tarcza. Taka jest prawda. Prezydent Rosji poruszył także kwestię kryzysu ukraińskiego, współpracy z Unią Europejską, ale najwięcej czasu poświęcił na pytania dotyczące wewnętrznych spraw Federacji Rosyjskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Władimir Putin ma olbrzymi problem z dramatem smoleńskim. Tak skomentował minister obrony Antoni Macierewicz słowa prezydenta Rosji dotyczące braku Tupolewa i jego zwrotu. Zdaniem szefa MON rosyjskie dochodzenie nie jest przesłanką do przetrzymywania wraku. Rosja zawłaszczyła polską własność, bezprawnie ją przetrzymuje. To jest działanie, które jest absolutnie niedopuszczalne i wszelkimi dopuszczalnymi środkami prawnymi będziemy dążyli do odebrania polskiej własności. Ja w tej sprawie podjąłem już konsultacje z przedstawicielami Międzynarodowego Trybunału Karnego. Minister Antoni Macierewicz przypomniał, że rosyjskie śledztwo jest prowadzone na podstawie załącznika 13 konwencji szikagowskiej. Zgodnie z nią, jak tłumaczył dziennikarzom szef MON-u, Rosja ma obowiązek zwrócić wrak, który jest własnością Polski. Minister obrony powiedział również, że polska komisja i prokuratura są bliskie ujawnienia całości przebiegu katastrofy. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzenia wszystkim Polakom złożyła premier Beata Szydło. Boże Narodzenie to czas, kiedy możemy zatrzymać się i skupić na tym, co najważniejsze, podkreśliła w krótkim nagraniu zamieszczonym na stronie kancelarii premiera. Myślimy o tym, żeby być lepsi i żeby świat wokół nas zmieniał się na lepsze. Dzieląc się opłatkiem, wierzymy, że kiedy jesteśmy razem, wszystko dobrze się układa. Szanowni Państwo, niech ten świąteczny czas będzie pełen radości, wiary, uśmiechu i wzajemnej życzliwości. W zamieszczonym filmie szefowej polskiego rządu towarzyszą dzieci i młodzież z domu dziecka w Kętach. Świąteczne życzenia złożył również metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny. Skorzystajmy ze świąt Bożego Narodzenia w pełni, apelował duchowny. Metropolita wrocławski był dziś gościem rozmowy dnia Radia Wrocław. Wszystkim słuchaczom życzył doświadczenia dotknięcia Bożej miłości. Były też specjalne życzenia dla wszystkich rodaków. Życzę tego doświadczenia dotknięcia tej Bożej miłości, bo dzieciątko Jezus, które rodzi się w stajni betlejemskiej, ono się rodzi po to, by nas obdarzać pokojem, by nas obdarzać radością, by obdarzać miłością. Tego wszystkim słuchaczom z serca po prostu życzę. Także zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, biskup Jerzy Samiec, przekazał Polakom życzenia, które zostały zamieszczone na jednym z kanałów społecznościowych w internecie. Duchowny zachęca w nich do modlitwy i poszukiwania pokoju. W nagranym filmie z życzeniami biskup nawiązał do aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie. W połączeniu z pragnieniem radosnych, pogodnych świąt, wydarzenia te mogą niepokoić, mówi biskup Jerzy Samiec. Gdy patrzę na wiele złości, emocji, na to, gdy docierają do nas informacje o sytuacji w Syrii, gdy spoglądamy na ginących ludzi w atakach terrorystycznych, wtedy zaczynamy szukać miejsca, które dałoby nam jakąkolwiek pewność. Szukając tego pokoju, mam możliwość modlitwy. Kiedy zwracamy się do Pana Boga, wtedy otrzymujemy przede wszystkim pokój, życzę tego, byście umieli znaleźć takie chwile, kiedy zatopicie się w modlitwie. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce ma blisko 80 tysięcy wiernych. Ponad połowa z nich mieszka na Śląsku Cieszyńskim. Tymczasem około 150 osób skorzystało z wieczerzy wigilijnej przygotowanej przez punkt charytatywny przy Jasnej Górze. Były to głównie osoby bezdomne i samotne. Lidia Kwiatkowska jest na wigiliach od początku istnienia punktu. Wspaniała matka, matka. Nie mam rodziny w Częstochowie, także ta wigilia bym była zmuszona spędzać ją sama. Ale to jest bardzo przykre, jak człowiek zostaje sam w mieszkaniu. Także przyjście tutaj dalej mi wiele radości. Śpiewamy kolędy, łamiemy się opłatkiem. Później jest poczęstunek i Czech taki wychodził, że jeżeli zadowolony, radosny. Mówi matka, was dobrze wychowała, prawda? Ojciec Szymon Botulpa udziela pomocy potrzebującym każdego dnia. A wigilię organizuje od 14 lat. Zawsze się znajdzie jakaś grupa osób, która skorzysta z tego, co proponujemy.
co przygotowujemy. Ja się już teraz nauczyłem nie oceniać ludzi, dlaczego przychodzą. Po prostu jak skoro przyszli, mają taką potrzebę skorzystania z takiej Wigilii, to zapraszam i jestem dla nich. O tym, jak potrzebne są tego typu inicjatywy, mówi metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. To wigilijne spotkanie, ono dobrze, że jest, dobrze, że nas jednoczy wokół sprawy pomocy osobom bezdomnym, osobom szukającym w ogóle sensu życia, którzy próbują się z takich czy innych uzależnień wyzwolić. Dobrze, że ono jest, bo ono pokazuje, że ta wrażliwość powinna być miarą każdego z nas. Spotkania wigilijne dla bezdomnych są też organizowane w innych miejscach w Częstochowie. Wigilię, jak co roku, przygotowała radomska Caritas. Do jadłodajni przychodzą codziennie, by zjeść gorący posiłek. Dziś, zanim zasiedli do stołu, ksiądz Damian Drabikowski, wicedyrektor Caritas w Radomiu, przypomniał im o tym, że każdego dnia powinni walczyć o siebie. Moi drodzy, pragnę wam życzyć, żebyście te święta przeżyli w radości, na tyle, na ile jest to możliwe. Ja wiem, że koleje losu rzucają nas czasem na bardzo głębokie wody, ale zechciejmy się odbić od dna i wypłynąć na powierzchnię. Pracownicy jadłodajni zadbali o to, by było rodzinnie i miło, bo wielu ich podopiecznych nie może w Boże Narodzenie liczyć na nic więcej. Wigilia, uroczystość najważniejsza Bożego Narodzenia. Zdrowych, radosnych świąt. Zupka grzybowa z makaronem i śledzik. I się samemu. To ważne, żeby psi z ludźmi się spotkać. Tradycyjnie na wigilijny posiłek złożyły się śledzie i zupa grzybowa. Będziemy obrabiać paczki żywnościowe na pozostałe świąteczne dni. Jadwiga kiedyś przyjedzie. Nawet kilkanaście tysięcy policjantów w najbliższych dniach będzie dbać o bezpieczeństwo. Wielu z nich to funkcjonariusze drogówki, których będzie można spotkać przede wszystkim na drogach wyjazdowych z dużych miast i głównych trasach w kraju. Rzecznik policji Mariusz Ciarka powiedział, że w drodze na święta można się spodziewać rutynowych kontroli. Policjanci sprawdzają nie tylko dozwoloną prędkość, ale też stan i wyposażenie samochodu, które mogą mieć duży wpływ na bezpieczeństwo podczas zimowej aury. Wielu z nas wyjeżdża nawet pokonując kilkaset kilometrów, aby odwiedzić swoich najbliższych, swoje rodziny. I w tym czasie policjanci będą szczególnie zwracali uwagę na stan techniczny pojazdów, w szczególności na to, czy mamy płyn w spryskiwaczach, bo ostatnio z tym jest też nie najlepiej, jeżeli chodzi o kierowców. Czy stan bieżnika jest dobry? Wielu kierowców na święta wybiera się w dalszą podróż. Policjant przypomina, że do groźnych wypadków dochodzi także z przemęczenia. Warto więc zaplanować przerwę na odpoczynek w trasie. Pamiętajmy również, że jeżeli pokonujemy dosyć długą trasę, kilkugodzinną, o odpoczynkach, w zależności oczywiście od organizmu, jak się czujemy, co około półtorej godziny powinniśmy zatrzymać się, zrobić sobie przerwę. Naprawdę nie spieszmy się, lepiej dojechać bezpiecznie, aniżeli za szybko i spowodując wypadki czy kolizje drogowe. Policjanci zwracają szczególną uwagę na kierowców, którzy powodują duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Sprawdzają też trzeźwość kierowców, a także zapięcie pasów i czy dzieci są przewożone w specjalnych fotelikach. Święta spędzą w pociągach i na dworcach. Dla wielu kolejarzy Boże Narodzenie, a także drugi dzień świąt, to czas zwykłej pracy, a także rozłąki z rodziną. Jak mówi kierownik pociągu w spółce PKP Intercity Grzegorz Malczewski, zupełnie inna jest atmosfera przed świętami i w czasie świąt. Pasażerów jest bardzo wielu, wszyscy chcą dotrzeć do swoich domów na czas. Natomiast już sam dzień wigilijny i w pierwszy czy drugi dzień świąt jest to już okres wyciszenia. Zauważamy, że pasażerowie również są dla siebie bardziej uprzejmi, panuje miła atmosfera, także ten nastrój świąteczny jest lekko wyczuwalny. Maszynista Grzegorz Bieńkowski mówi, że często spędza święta w pracy poza domem. Jego zdaniem każdy kolejarz ma świadomość, że Boże Narodzenie czy Wielkanoc może spędzić daleko od rodziny. Często zdarza się właśnie pracować w święta. Każdy z maszynistów, podejmując tą pracę, ten zawód, wiedział, na co się porywa, znał wszystkie ograniczenia i jest po prostu gotów na podjęcie pewnych wyrzeczeń właśnie z tytułu nieobecności, na przykład w domu rodzinnym podczas różnego rodzaju świąt czy wydarzeń. W tym roku spółka PKP Intercity uruchomiła na święta, Sylwestra i Nowy Rok 36 dodatkowych pociągów.
Pracujący i uczący się w Polsce Ukraińcy wyjeżdżają na święta do domów. Trudno dostać bilety na autobusy, a na granicy trzeba czasem czekać nawet 10 godzin. Warszawski autobusowy dworzec zachodni pełen jest podróżnych, głównie Ukraińców. To właśnie stamtąd odjeżdżają autobusy na Ukrainę. Karol Dzieciątko z firmy sprzedającej bilety międzynarodowe powiedział, że zainteresowanie jest ogromne. Mamy od miesiąca już jakby sprzedaż biletów i w tym momencie to już właściwie mało miejsc zostało na cokolwiek. Większość Ukraińców kupiło bilety już wcześniej. Obawiają się jednak kolejek na granicy. Właśnie ja kupiłam tak z góry za 2-3 tygodnie, a już koleżanki, które chciały wyjechać w ostatniej chwili, nie zdążyły. Dokładnie teraz przed świętami to jest tak, jak dużo ludzi wyjeżdża, duży ruch i duże korki na tej granicy. Rzeczniczka Komendanta Głównego Straży Granicznej Agnieszka Golias powiedziała, że przed świętami wzrasta ruch na przejściach z Ukrainą. Najwięcej przekroczeń notowanych jest jednak latem. Przed świętami ruch nieco wzrasta, ale dalej nie osiąga tego pułapu z okresu wakacyjnego, kiedy nasi sąsiedzi przyjeżdżają do Polski do prac sezonowych. Według danych Straży Granicznej najlepszy okres, by przekroczyć granicę polsko-ukraińską, to same święta. Wyjątkowo mało podróżnych jest także w Nowy Rok. 24 godziny w Polsce i na świecie. Zmiany w dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Jak ustaliła informacyjna agencja radiowa, obecny dowódca tej struktury, generał Marek Tomaszycki, pożegna się ze stanowiskiem z końcem roku. Wtedy kończy się 3-letnia kadencja oficera. Dowództwem operacyjnym ma pokierować od stycznia generał Sławomir Wojciechowski, obecny zastępca dowódcy. Decyzję o zmianie na stanowisku kierowniczym w dowództwie operacyjnym podjął w połowie tygodnia minister Antoni Macierewicz. Z naszych ustaleń wynika, że obaj generałowie wiedzą o postanowieniu szefa MON, a formalnie nowy dowódca operacyjny generał Sławomir Wojciechowski będzie mógł objąć stanowisko po wyznaczeniu przez prezydenta Andrzeja Dudę z kontrasygnatą premier Beaty Szydło. Tak przewiduje bowiem konstytucja. Na chwilę obecną prezydent decyzji w tej sprawie nie podjął. Będzie to kolejna w ostatnim czasie zmiana w strukturach dowódczych armii. Tydzień temu rezygnację z funkcji dowódcy generalnego złożył generał Mirosław Różański. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 8,2%, czyli tyle, ile w październiku podał Główny Urząd Statystyczny. Przed rokiem było to 9,6%. Dane za listopad są zgodne z wcześniejszymi szacunkami resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Jak zaznaczył wiceminister Stanisław Szwed, te dane potwierdzają, że do końca roku bezrobocie, jeśli wzrośnie, to tylko nieznacznie. Poziom bezrobocia 8,2, czyli najniższy od 25 lat. Myślę, że w grudniu ten poziom minimalnie wzrośnie, ale to nie będzie jakiś znaczący wzrost, to będzie może 0,2%. W tej chwili kończą się prace zarówno te, które były w ramach środków przeznaczone na aktywne forum przeciwdziałania bezrobociu. Oczywiście no, zawsze w takim okresie bezrobocie wzrastało mocniej ze względu na koniec prac sezonowych. Takiego zjawiska w tej chwili nie obserwujemy, także ten poziom bezrobocia jest w tej chwili niski. Minister Szwed zwrócił uwagę, że są miasta, w których bezrobocie jest śladowe. Na poziomie 2-3%, także to jest duży sukces, ale też no, wyzwanie przed tym, jakim stoimy, czyli zagospodarowanie tych osób, które są długotrwale bezrobotne. Zdaniem Łukasza Kozłowskiego z organizacji Pracodawcy RP, te dane potwierdzają korzystną sytuację na rynku zatrudnienia. Mamy rekordowo niski wskaźnik bezrobocia rejestrowanego, najniższy praktycznie od 26 lat. Każdego kolejnego miesiąca bezrobocie bije rekordy. Jest rekordowo niskie, co przyczynia się także do szybszego wzrostu płac i poprawy sytuacji przetargowej pracowników względem pracodawców. Najniższa stopa bezrobocia była w województwie wielkopolskim, gdzie wyniosła 5%, najwyższa w warmińsko-mazurskim 13,9%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu listopada wyniosła 1,313,000 osób i była niższa niż przed rokiem o 14,2%. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Minęła pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. Rosja na razie nie może zwrócić wraku Tupolewa, oświadczył na konferencji prasowej w Moskwie Władimir Putin. Według prezydenta Rosji wrak samolotu jest wciąż potrzebny śledczym badającym przyczyny tragedii. Rzeczywiście, komitet śledczy prowadzi postępowanie i dopóki ono się nie zakończy, ten wrak jest nam potrzebny. Słuchajcie, zakończcie już wszelkie spekulacje na ten temat. Tragedia wydarzyła się straszna.
Po 6 latach od katastrofy, w której zginął prezydent Polski Lech Kaczyński i 95 towarzyszących mu osób w drodze do Katynia, Federacja Rosyjska nie wydała Polsce ani wraku maszyny, ani czarnych skrzynek i innych ważnych dowodów w sprawie. Jedyny raport, jaki ukazał się w Rosji na ten temat, został opublikowany w styczniu 2011 roku przez Międzypaństwowy Komitet Lotniczy. Polscy eksperci mają wiele zastrzeżeń do tego dokumentu, ale w Rosji wciąż są powielane zawarte w nim tezy. Moskwa, utrudniając polskim organom ścigania przeprowadzenie śledztwa, nie pozwoliła m.in. na przesłuchanie kontrolerów lotu ze Smoleńska. Polska prokuratura zarzuca im nieumyślne doprowadzenie do katastrofy w ruchu lotniczym. W Niemczech pojawiają się głosy domagające się uhonorowania polskiego kierowcy ciężarówki, wykorzystanej do poniedziałkowego zamachu w Berlinie. Wiele bowiem wskazuje na to, że Polak zapobiegł jeszcze większej tragedii. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Ponad 10 tysięcy osób podpisało się w internecie pod petycją do prezydenta Niemiec o pośmiertne przyznanie Polakowi Federalnego Krzyża Zasługi. W uzasadnieniu czytamy, że polski kierowca poświęcił życie, aby powstrzymać zamachowca i prawdopodobnie uratował wiele osób na jarmarku bożonarodzeniowym. Polskiego kierowcę wspominano też podczas wczorajszej mszy żałobnej w berlińskiej bazylice świętego Jana Chrzciciela. Obecny na nabożeństwie poseł do Bundestagu Karl Georg Wellmann mówił, że to bohater, który prawdopodobnie zapobiegł jeszcze większej tragedii. Sekcja zwłok polskiego kierowcy wykazała, że został on zastrzelony dopiero na miejscu zamachu. Osoby zbliżone do śledztwa przyznają nieoficjalnie, że Łukasz U. prawdopodobnie rzucił się na kierownicę samochodu, gdy zobaczył, że napastnik wjeżdża w tłum. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Kanclerz Niemiec Angela Merkel podziękowała władzom Włoch za akcję, w której zabito Anisa Amriego, Tunezyjczyka podejrzanego o przeprowadzenie zamachu w Berlinie. Mężczyzna został zastrzelony przez policję niedaleko Mediolanu. Niemiecka kanclerz dodała, że jej kraj czuje międzynarodową solidarność po zamachu. Merkel zapewniła też, że Niemcy noszą żałobę po zagranicznych ofiarach tej tragedii. Wbrew zapowiedziom, śledztwo w sprawie stosowania przemocy przez olsztyńskich policjantów nie zakończy się w tym roku. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce przedłużyła je o 3 miesiące, do końca marca przyszłego roku. Niedawno prokuratura zapowiadała, że ma wszystkie materiały konieczne, by do końca roku sformułować akt oskarżenia przeciwko olsztyńskim policjantom, którzy bili osoby przesłuchiwane w olsztyńskiej komendzie miejskiej policji. Teraz prokurator Edyta Łukasiewicz z Ostrołęckiej Prokuratury Okręgowej przyznaje jednak, śledztwo trzeba przedłużyć. Pojawiły się wnioski dowodowe obrońców oraz podejrzanych o przeprowadzenie czynności przesłuchowych. Postaci przesłuchań świadków, postaci dodatkowych przesłuchań podejrzanych. Przypomnę, w trakcie śledztwa zarzuty usłyszało 17 funkcjonariuszy, część za stosowanie przemocy, część za brak reakcji na zachowanie kolegów. Liczba pokrzywdzonych to 35 osób. Andrzej Piedziewicz, Polskie Radio Olsztyn. W Warszawie zorganizowano wigilię dla ubogich. Ponad 400 potrzebujących dostało zaproszenie do wigilijnego stołu. W programie znalazły się tradycyjne potrawy, kolędowanie i prezenty. Spotkanie zostało zorganizowane w podziemiach kościoła w Niebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie. On się jak dawniej dzwonił furtatek, tak się dzielimy opatkiem na winie, a teraz nie mam wszystkim podzielić. Tylko tutaj. Wszyscy są bardzo mili, dużo jedzenia dobrego, pięknie śpiewa. Jestem samotna, jestem chora. Ja jak jestem w gronie, to inaczej się czuję. Podnosi mnie to na duchu. Symbega Wysiad, wspólnota Sander Video. Na całym świecie wspólnota Sander Video organizuje takie wigilie. Od 35 lat już ta tradycja się rozwija. W tym roku w 73 krajach, w 600 miastach do stołu usiądzie 200 tysięcy osób. Znów jest, tak jak co roku z nami, nasz pasterz, ksiądz kardynał Kazimierz Lecz. Być może to jest tak, że wszyscy niewątpliwie potrzebujemy tego bycia przy Jezusie, jego ciepła, jego serdeczności, ale tacy ludzie, którzy potrzebują tej pomocy w sposób szczególny, są jakby realizacją tego, co się nazywa zamiarem Pana Boga, który nas umiłował, żeby wszystkich ludzi zbawić. W Wigilii z ubogimi pomogło ponad 700 wolontariuszy, którzy przygotowali posiłek, ustawili stoły, ustroili sale oraz skomponowali prezenty. Prognoza pogody.
W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami miejscami, zwłaszcza na północnym zachodzie opady deszczu. Deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura minimalna od minus 4 na południowym wschodzie i w dolinach karpackich, minus 1 w centrum, do plus 2 na północnym zachodzie kraju i na wybrzeżu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie pierwszej. Czujka, czadu i dymu to idealny wyraz troski o bliskich, podkreślają strażacy. Zaś MSWiA prowadzi na terenie całego kraju akcję Czad i Ogień, obudź czujność. Z danych resortu wynika bowiem, że tylko od września 2015 roku do marca 2016 w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarło w Polsce 50 osób. O niebezpiecznym tlenku węgla, a także zagrożeniach istotnych, szczególnie w okresie świąteczno-noworocznym, mówił w Polskim Radiu 24 starszy brygadier Paweł Frontczak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Polskie Radio 24. Powtórka programu. A w magazynie samorządowym nasz gość, starszy brygadier Paweł Frontczak, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. No i niestety nie będziemy rozmawiać o miłych rzeczach i o miłych tematach. Miłe może być to, że dzięki takim rozmowom wzrośnie poziom bezpieczeństwa Polaków. Jestem świadomy tego i po raz kolejny pragnę. Ta mama to jeszcze i tak na tyle mądra, że mu kupuje. Podziękować za to zaproszenie. Kolejne zaproszenie. Wielokrotnie w tym studio na antenie Polskiego Radia 24 mówimy, uświadamiamy nasze społeczeństwo. Ta świadomość rośnie, jest coraz większa. To między innymi przez takie audycje wiele osób swoje domy, swoje mieszkania wyposaża w czujniki tlenku węgla, w czujki dymu. Niewielkie urządzenia, tanie urządzenia, które być może ktoś, kto jeszcze nie ma, warto sprezentować najbliższym pod choinkę. O to chciałem spytać, czy to byłby dobry prezent? Tak, a dlaczego o tym mówię? Dlatego, że statystyki niestety przerażają, niezależnie od wzrostu świadomości. Tylko od 1 września w Polsce Straż Pożarna wyjeżdżała już prawie 1600 razy do różnego rodzaju zdarzeń, gdzie nastąpiła emisja tlenku węgla, czyli to jest ten bardzo groźny, bardzo trujący gaz, którego nie słyszymy, nie widzimy, nie czujemy, mówiąc o naszych zmysłach. On zabija ludzi. Niestety w wyniku tych emisji, a tlenek węgla powstaje, kiedy zapominamy o okresowych przeglądach urządzeń, instalacji, czyszczeniu przewodów kominowych, przewodów spalinowych. Niestety zginęło już 19 osób, a 858 wymagało hospitalizacji. Natomiast coraz częściej o tym, że nieprawidłowo działa dane urządzenie lub nie następuje pełen proces spalania, a to czasami również przy sprawnym urządzeniu, kiedy zapominamy o wietrzeniu z uwagi chociażby na higienę własną naszych mieszkań, to taki właśnie czujnik alarmuje mieszkańców danego mieszkania o tym, że dochodzi do takich sytuacji. Wzywana jest Straż Pożarna i to zauważamy, że ta świadomość jest coraz większa. Natomiast drugim, niestety jeszcze bardziej poważniejszym problemem, który dotyczy nas wszystkich, to jest rosnąca liczba pożarów w naszych domach, w naszych mieszkaniach. Zawsze mówimy w tym studio, niezależnie od pory roku, że większość z nas, jeśli nie wszyscy, czujemy się najbezpieczniej w naszych mieszkaniach, w naszych domach, to tam spędzamy wiele po prostu godzin swojego życia, to tam odpoczywamy, jest to taka ostoja. Natomiast też tylko od 1 września w Polsce doszło już do prawie 9400 pożarów. Tutaj 150 osób prawie zginęło, a 1017 odniosło obrażenia. I to się dzieje tam, gdzie wielokrotnie rozmawiałem z panem, z pana koleżankami, gdzie państwo kiedyś zrobili się taką sondę, gdzie pan czujecie się najbezpieczniej. Wszyscy mówili jednogłośnie, co się może stać w domu. Zresztą takie są wyniki sondy pewnej, że przeprowadzone badania. 1/4 Polaków uważa, że na przykład może zobaczyć, poczuć, usłyszeć tlenek węgla, mówiąc tak obrazowo, a w ogóle, że nie ma zagrożeń w naszych domach, w naszych mieszkaniach. No to jeszcze jedna rzecz, skoro mówimy o statystykach, które już w tej chwili brzmią bardzo niepokojąco, to zapewne nie powiem nic odkrywczego i zapewne pan potwierdzi, że
No, Lulu, możemy łatwo odgadnąć, czy teraz w okresie zimowym te statystyki, niestety, liczby w statystykach jeszcze zostaną podkręcone. Niestety tak. Okres świąteczno-noworoczny to okres przede wszystkim przygotowań do bardzo ważnych, szczególnie u nas, świąt, najważniejszych świąt Bożego Narodzenia. Natomiast niestety w pogoni przygotowań, w pogoni zakupów zapominamy o tym bezpieczeństwie. To nie tylko okres przedświąteczny, ale i świąt, i poświąteczny, i Sylwestra, i Nowego Roku. Coraz częściej, o czym już w ubiegłym roku rozmawialiśmy, taką pewną praktyką, pewną modą stało się ozdabianie balkonów naszych mieszkań, nie tylko jeśli chodzi o strojenie choinek, ale w ogóle różnego rodzaju iluminacje, które pięknie wyglądają. No i właśnie chcę się zapytać, cóż w tym złego? To jest po to, żeby nas cieszyło, żebyśmy we wspaniałej atmosferze, którą stwarzamy w naszych domach, również cieszyli się pewnymi widokami. Natomiast musimy pamiętać, że każde urządzenie elektryczne może być sprawcą pożaru, a także porażenia prądem elektrycznym. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że tego typu urządzenia powinny posiadać określone znaki bezpieczeństwa, powinny być kupowane w sklepach, które mają stosowne uprawnienia do obrotu takimi urządzeniami. Musimy również pamiętać, że każde urządzenie elektryczne, niezależnie od posiadanego znaku, żeby zagwarantować bezpieczeństwo naszych bliskich i nasze, ono powinno być włączone do sieci, kiedy sprawujemy nad nimi nadzór. No oczywiście nie wyobrażam sobie wyłączenia lodówki, to jest jedyne urządzenie w domu, które ale chociażby w ostatnim miesiącu doszło pod nieobecność właścicieli mieszkań w Polsce do kilku pożarów pralek automatycznych. Są już pierwsze pożary właśnie, które powstają od iluminacji świątecznych. Wyłączajmy na noc tego typu urządzenia, ale wyłączajmy również poprzez wyjęcie z sieci chociażby ładowarek od telefonów komórkowych, od laptopów. Noc jest najlepszym poza tym twierdzę, jeszcze jest jedna kwestia. Kiedyś to nie jest ten okres, żeby rozmawiać o tym, ale to jest też kwestia bezpieczeństwa. Jest taki slogan amerykański: chcesz się obudzić, nie pal w łóżku. To jest do palaczy taki apel, ale coraz częściej również, nie są to odosobnione przypadki nie tylko w Polsce, ale również za granicą, Straż Pożarna informuje o pożarach, i to tragicznych pożarach, do których dochodzi w wyniku, które wywołują urządzenia elektroniczne, laptopy, smartfony, telefony komórkowe i tablety, z którymi właściciele śpią. Może nie czas, żeby komentować. Rzekłem, że to już lekka przesada, jeśli chodzi o przywiązanie. Ale wie pan, że jesteśmy trochę uzależnieni od internetu, od portali społecznościowych. Niekiedy są takie osoby, które... To jest to uzależnienie moim zdaniem. Nie jestem przeciwnikiem, tylko uważam, że wszystko powinno mieć swój umiar, swoje miejsce, swój czas. W nocy też korespondujemy. Natomiast raczej nie polecałbym wkładania takiego urządzenia pod poduszkę. Książkę tak, dobrą książkę, ale oczywiście ją czytając, bo włożenie książki pod poduszkę i nauczenie się przykładowo przed sesją egzaminacyjną, która niedługo, w niektórych uczelniach, to się nie sprawdza. Ale powinniśmy o tym pamiętać. To jest również szczególna uwaga dla zwrócenia uwagi na, jeśli chodzi o naszych najmłodszych. Dzieci rozpoczęły ferie w okresie tym świąteczno-noworocznym. Wiem, że dużo pracy czeka szczególnie pani, ale również i panów. I powinniśmy o tym pamiętać, niezależnie od iluminacji świątecznych. Również oczywiście wracając jeszcze do urządzeń elektrycznych, poza tym, że one mogą spowodować pożar, warto tutaj przypomnieć, ja sądzę, że nasi radiosłuchacze o tym pamiętają, że jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego nie wolno nam również samodzielnie naprawiać z uwagi na możliwość porażenia prądem elektrycznym. Również pamiętajmy, przybywa już nam dnia, ale jednak dosyć szybko w dalszym ciągu robi się ciemno. Jednak ta
liczba włączonych urządzeń elektrycznych powoduje większy pobór mocy, szczególnie w tym okresie świąteczno-noworocznym. I pamiętajmy, że taka sytuacja, szczególnie w tej starej substancji mieszkaniowej, może doprowadzić do przeciążenia instalacji elektrycznej, w związku z tym również pożaru. Nasi sąsiedzi również użytkują taką instalację, natomiast również nie są odosobnione przypadki w ostatnich latach, że do pożarów dochodzi na skutek ognia, bezpośredniego ognia, czyli inaczej mówiąc źle postawionych, zabezpieczonych świec. Wracamy do romantyzmu, do świeczek na choinkach, świec, które ustawiamy w oknach. Pamiętajmy o tym, że większość z nas ma firany, zasłony. Niewielki powiew wiatru poprzez otwarte okno, a niestety pogoda nie jest najlepsza. Synoptycy tutaj nie zapowiadają najlepszej pogody. To tak przy okazji chyba duże wyzwanie będzie również dla nas. Pan tu wielokrotnie ze mną na ten temat rozmawiał, ale mamy świadomość, że wiatr, opady deszczu mogą powodować wiele trudnych sytuacji, więc tutaj też przemieszczając się do rodziny, do znajomych, pamiętajcie Państwo, apeluję o rozwagę i ostrożność, bo sądzę, że będziemy mieć do czynienia z pewnymi sytuacjami, gdzie nasza pomoc będzie niezbędna. Natomiast sądzę, że wszyscy w radosnej atmosferze spędzimy ale te nie, święta. To zaraz, bo brakuje mi jeszcze jednego wątku. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to wątek mniej świąteczny, bardziej noworoczny, ale chyba warto już o nim wspomnieć, bo pierwsze stoiska już się pojawiły. Mowa oczywiście o fajerwerkach i zimnych ogniach. Przede wszystkim powinniśmy przypomnieć, że przepisy porządkowe mówią o tym, że w Polsce wolno środki pirotechniczne nam używać 31 grudnia i 1 stycznia. Natomiast biorąc pod uwagę tą sprzedaż detaliczną, tą sprzedaż okresową, która trwa 21 dni. Bo bardzo takie, często jest pokusa, żeby coś wcześniej wypróbować. Natomiast tak, tego nie wolno. Pamiętajmy o naszym bezpieczeństwie. Natomiast sądzę, że jeszcze o szczegółach będziemy mieć okazję porozmawiać przed Sylwestrem, przed Nowym Rokiem. Ale jeśli już ktoś kupił takie środki pirotechniczne i ma w domu, to proszę pamiętać, że nie wolno ich przechowywać blisko piecy, kominków, kaloryferów. Albo romantycznej zapalonej świeczki na przykład. Dokładnie. Pamiętajmy również, że to są środki, które mają nam sprawić radość, efekt pewien, ale mogą być niebezpieczne. Przed użyciem powinniśmy przeczytać instrukcje obsługi, są tylko dla osób dorosłych. O szczegółach sądzę, gdzie jakie środki możemy używać, to jeszcze powrócimy. Będzie okazja, natomiast warto jeszcze powiedzieć, że w Polsce na tyle są dobre przepisy, które to regulują, że nie ma bezpośredniej sprzedaży. Pan musi mi jako sprzedawca w sklepie podać taki środek. Nie wolno, tak jak w hipermarkecie, dotykać wszystkiego i to również powoduje, że takie wyznaczone stoiska, daje to nam gwarancję. Nie tak jak ostatnio widzieliśmy w Meksyku, 30 ton na zasadzie systemu naczyń połączonych doszło do wybuchu. I wiele ofiar śmiertelnych. Kilkadziesiąt osób zginęło. Miejmy nadzieję, że takich sytuacji nie dojdzie. Natomiast do tego tematu na antenie Polskiego Radia 24 na pewno jeszcze będziemy powracać. Za dziś dziękuję. Starszy brygadier Paweł Frontczak, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Krzysztof Grzybowski, a w naszym studiu młodszy aspirant Michał Gaweł, Komenda Główna Policji. Dzień dobry. Dzień dobry. No i skoro Policja na antenie Polskiego Radia 24, a przed nami święta, to oczywiście będzie o tym, jak bezpiecznie przez te święta przejść. No, wątków jest co najmniej kilka. Ostatnie godziny zakupów, to raz. Dwa, podróż na święta z powrotem do domu. No i trzy, bezpieczeństwo naszych mieszkań wtedy, kiedy na przykład podczas tych świąt będziemy trochę podróżować. Dokładnie tak. Ja myślę, że jeszcze w tym momencie niektóre osoby jeszcze szukają prezentów dla naszych najbliższych. Niektórzy już dokonali takich zakupów i tu musimy szczególnie uważać na przykład podczas takiej czynności jak wypłacanie pieniędzy z bankomatu. Zwracajmy uwagę na te urządzenia, czy na przykład jakieś elementy wystające, podejrzane elementy się nie znajdują na tym bankomacie, ponieważ może się okazać, że ktoś może wejść w posiadanie naszego kodu PIN i może nas okraść. Także nie korzystajmy z tego typu urządzeń. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, informujmy banki i policję. To jest oczywiście problem, bo przestępcy są fachowcami. Bardzo często te nakładki, które montują na bankomatach, wyglądają bardzo profesjonalnie i nie sposób, żeby w takim pędzie, zakupowym pędzie rzeczywiście zauważyć, że coś jest nie tak.
Dlatego w tym pędzie przede wszystkim powinniśmy kierować się rozsądkiem i jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, nie wypłacajmy pieniążków z takiego urządzenia, jeżeli mamy takie wątpliwości, jak również przy takiej czynności jak wpisywanie kodu PIN do naszego konta, wystarczy na przykład ręką zasłonić albo portfelem, żeby inna osoba, która gdzieś tam stoi, powiedzmy za nami, żeby no, nie weszła w posiadanie tego kodu. Ja nie ukrywam, że zaczynając od zakupów i zaczynając od ochrony naszych pieniędzy, bardziej spodziewałem się tego, że powie Pan o na przykład o tym, żeby uważać w hipermarketach, w dużych sklepach, tam gdzie jest jakiś tłok, na nasze kieszenie. Dokładnie tak. Myślę, że takie wartościowe rzeczy jak dokument tożsamości, dowód osobisty, wszelkiego rodzaju dokumenty, pieniążki trzymajmy jak najbliżej siebie. Najlepiej z przodu, żebyśmy cały czas czuli, że mamy te wartościowe rzeczy przy sobie. No, kieszonkowcy wykorzystują wszystkie sytuacje, jakie mogą się pojawić, szczególnie, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, w miejscach, gdzie jest więcej osób, czyli w galeriach handlowych, na dworcach, w komunikacji miejskiej, w transporcie publicznym. Tutaj szczególnie musimy uważać i pilnować strasznie naszych dokumentów. Co mogę powiedzieć? Na przykład nie zostawiajmy portfela w koszyku na zakupy. To jest no, taka sytuacja, no, w której możemy szybko stracić nasze wartościowe rzeczy. No a takie sytuacje chyba się zdarzają, że na przykład dla tak zwanej wygody, kiedy jesteśmy na zakupach, jakąś torbę, w której mamy dokumenty, wrzucamy do koszyka, a potem ten koszyk na chwilę zostawiamy z innymi zakupami, bo na przykład musimy podejść te dwa kroki, żeby zdjąć z półki jakiś towar, to wystarczy naprawdę tych kilka chwil, wystarczy, żeby nasz portfel zniknął? Myślę, że taka osoba, która no niestety chce nas po prostu okraść, każdą sytuację wykorzysta, a my, tak jak mówię, przede wszystkim w tym takim szale zakupów i planowania podróży dalszej musimy się kierować przede wszystkim rozsądkiem. Często nam się zdarzają takie niefrasobliwe zachowania, no bo wydawałoby się, że od tylu lat informujemy w różnych miejscach o zagrożeniu, jakie niesie ten okres przedświąteczny, że już od tylu lat mowa jest o tym, żeby właśnie nie odkładać torebek, żeby portfele były no, w takich miejscach, gdzie mamy pewność, że na przykład będziemy je czuć. Mimo tego cały czas no, zdarzają się takie sytuacje, gdzie trochę o tych kwestiach zapominamy. Ja myślę, że cały czas trzeba tak naprawdę przypominać. Trzeba o tym przypominać, myślę, że z naszą świadomością w tym aspekcie jest z każdym rokiem coraz lepiej. Może jeszcze w takiej sytuacji można przypomnieć, że jeżeli są jakieś osoby starsze, to warto, żeby się wybrały na przykład z własnym wnukiem, wnuczką takie zakupy. Bo myślę, że dodatkowa osoba, która no, będzie z nami razem nam pomagała, czy wypłacić pieniądze z bankomatu, czy dokonywać zakupów, no, będzie to działała prewencyjnie, będzie nas ubezpieczać, tak możemy powiedzieć? W jaki sposób tak? Na pewno będzie oddziaływać prewencyjnie. Dobrze, więc to jest bardzo dobre wskazanie, a przy okazji być może też pomoże potem nieść ciężkie siatki z zakupami. Taka pomoc też oczywiście będzie bardzo, bardzo przydatna. Zamykamy temat zakupów. Idziemy dalej. No to teraz chyba coś, co rzeczywiście jest największym wyzwaniem i stwarza największe niebezpieczeństwa, również te śmiertelne, czyli kwestia podróży. Duża nerwowość. Bardzo często wyjeżdżamy z domu w tak zwanej ostatniej chwili, bo coś nam się przypomni, bo musimy jeszcze przecież dopakować prezenty osób podróżujących w tym czasie i to na dłuższych trasach, bo na przykład trzeba z miasta, w którym się żyje i mieszka, pojechać do rodziny. Będzie zdecydowanie więcej niż zazwyczaj. Na co szczególnie musimy uważać? Szczególnie przede wszystkim to powinniśmy jednak sobie zagospodarować trochę więcej czasu na tą podróż, żeby potem się nie śpieszyć. Czyli na spokojnie, przede wszystkim prędkość, noga z gazu, więcej cierpliwości i myślę, że przede wszystkim więcej życzliwości do wszystkich innych uczestników okresowego. Rozmawiajmy poważnie. No, okres świąt, nerwówka, a pan chce, żeby jechać wolniej, żeby być bardziej życzliwym, bardziej uważnym i w dodatku jeszcze bardziej spokojnym. Ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, bo byłem policjantem ruchu drogowego, wiem, jakie są skutki zdarzeń drogowych i chwila nieuwagi, chwila jakiegoś takiego roztargnienia może naprawdę doprowadzić do tragedii i w tym momencie myślę, że święta no niestety nie będą zbyt wesołe, tak już w cudzysłowie mówiąc, ale przede wszystkim to powinniśmy zadbać o stan techniczny naszego pojazdu. Uzupełniamy płyn wspiwaczu, uzupełniamy oświetlenie, bo to jest bardzo ważne. Dzień mamy coraz krótszy. Przypomnę, że w tych okresach takich jesienno-zimowych, czyli listopad, grudzień, styczeń, dzień jest bardzo krótki, bo bardzo niestety pieszych osób ginie na naszych polskich drogach i też apel do pieszych. Tak, bo bardzo często chyba o nich zapominamy. Zapominamy o pieszych. Myślę, że piesi też są coraz bardziej świadomi, ale w ostatnich dniach doszło do potrąceń pieszych na przejściu dla pieszych. To jest takie bardzo niebezpieczne miejsce na drodze, te przejścia dla pieszych. I nie zawsze jest tak, że wina jest po stronie kierowcy. Często piesi tutaj pokazują, jak bardzo no, może te przepisy nie ma,
nie do końca, że tak powiem, używają rozsądku. Podstawową zasadą jest rozglądanie się i w jedną, i w drugą stronę. I to, że widzimy samochód, który nadjeżdża, to nie znaczy, że kierowca nas widzi. No, w takim razie odblasków nigdy dość, po prostu. Jak najbardziej, nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym używamy elementów odblaskowych w taki sposób, aby był widoczny dla innych kierujących. No to jeszcze inna kwestia, zdrowie i życie. To jeszcze inna kwestia, która ma bardzo duży wpływ na nasze bezpieczeństwo na drodze. To jest oczywiście kwestia pogody. No i tutaj muszę się zwrócić do pana jako do fachowca z doświadczeniem właśnie z policji drogowej. Na ile tego typu pogoda, jaka jest w tej chwili, działa na nas no, trochę tak rozprężająco, bo jeżeli są bardzo złe warunki pogodowe, to my wtedy być może bardziej się skupiamy. Znaczy, rzeczywiście widzimy, że ta droga jest trudniejsza, że jest śnieg, że jest słabsza widoczność. Być może dzięki temu jeździmy uważniej. Natomiast jeżeli jest pogoda taka jak teraz, jest w miarę sucho, nie ma śniegu, no to właściwie nie ma się czego bać. Wbrew pozorom, pogoda bywa taka złudna tak naprawdę, kiedy pada deszcz, kiedy są takie warunki jak teraz, bardziej, że tak powiem, sytuacja jest gorsza na drodze, to powiem tak, wbrew pozorom kierowcy są bardziej ostrożni, bo widzimy, że trzeba uważać, tak? Tak, ponieważ na przykład, tak jak teraz widzimy na polskich drogach, dzisiaj mamy taką pogodę, że w różnych miejscach, no rzeczywiście gdzieś tam może się jakieś oblodzenie pojawić i przede wszystkim prędkość, żadnych gwałtownych ruchów, hamowania czy zmiany kierunku jazdy, czy pasa ruchu. Tutaj musimy troszkę więcej sobie dać czasu, trochę więcej miejsca i spokojnie z taką większą ostrożnością wykonywać wszelkiego rodzaju manewry. No ale tutaj jest bardzo poważny problem, bo pan mówi o tym, że jeżeli na przykład trafimy na kawałek lodu, na kawałek takiej ściskiej nawierzchni, nie wolno zachowywać się nerwowo. No ale przecież pierwszą reakcją, jaką mamy w takiej sytuacji, to jest, że musimy bardzo szybko coś zrobić, bardzo szybko zahamować, bardzo szybko skręcić. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że w tym momencie niechcący niestety działamy na własną niekorzyść, ale żeby to wiedzieć, żeby mieć taki dobry nawyk, no to trzeba doświadczenia i przeszkolenia. Jak najbardziej tak. Ja myślę, że przede wszystkim prędkość ma tutaj takie znaczące, ma takie znaczenie. Im mniejsza, tym bardziej bezpieczna. Nie bez powodu jest dopuszczona prędkość w obszarze zabudowanym z uwagi na występujące skrzyżowania, przejścia dla pieszych i jakby tutaj ten ruch drogowy jest bardziej, że tak powiem, skupiony na mniejszej ilości powierzchni. I musimy przede wszystkim pamiętać o tym, aby być wypoczętym i co ważne, trzeźwym. A, no to bardzo poważny kolejny temat. No, wydawałoby się, że no, temat, który też jest już chyba trochę za nami, bo przecież te wieloletnie akcje informacyjne, różnego rodzaju akcje społeczne, wydaje się, że zrobiły swoje. Jak najbardziej tak. Powiem tak, policjanci pełnią służbę na drogach, badają trzeźwość i właściwie od dzisiaj już prowadzimy tego typu akcje, czyli wszyscy kierujący, którzy będą wyjeżdżali z miast i miasteczek, będą kontrolowani, będziemy badać stan trzeźwości przede wszystkim, będziemy sprawdzać sposób przewożenia dzieci, czy jeżdżą w foteliku, czy nie i będziemy sprawdzać również stan techniczny pojazdów. No to na koniec, kwestia też bardzo istotna, no tu oczywiście bardziej już chodzi być może nie tyle o nasze bezpieczeństwo, co o bezpieczeństwo naszego majątku. Wyjeżdżamy na święta do rodziny na 2, być może nawet na 3 dni. Być może wystarczy, że na 1 dzień. Zostawiamy mieszkanie bez opieki. Wracamy, no i okazuje się, że w mieszkaniu trochę przedmiotów nam niestety ubyło. Taką pierwszą radą, jaką tutaj mogę dać naszym słuchaczom, to przede wszystkim nie informujmy w internecie, na portalach społecznościowych o tym, gdzie jedziemy, gdzie jesteśmy, o swoich, że tak powiem, poczynaniach w ciągu dnia. To jest prosta informacja dla osoby, która chciałaby gdzieś tam dostać się do naszego mieszkania i pozbawić nas naszych tutaj skarbów. Czyli tak zwany lokalizator, którym bardzo często się potrafimy pochwalić na niektórych portalach społecznościowych, to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł i dajmy sobie troszkę, odpocznijmy od tego typu, że tak powiem, aplikacji. To są święta, spędźmy je z najbliższymi w spokoju, w takiej miłej świątecznej atmosferze. Warto zapukać do sąsiadu? No to ja wiem, że to jest oczywiście banał, że za każdym razem mówimy o tym, że nie ma lepszego stróża niż sąsiad, ale my o tym mówimy, a na ochotę mi tak dzieje się tak jak zazwyczaj. Przede wszystkim pozamykajmy okna, zamknijmy drzwi i tak jak tutaj pan redaktor powiedział, najlepszym zabezpieczeniem jest sąsiad, oprócz tych innych zabezpieczeń, jakie mogą być, tak, czyli alarm,
czy wszelkiego rodzaju monitoring, to jest to każda ta rzecz jakby wydłuża czas dostania się potencjalnych złodziei do naszego mieszkania, więc to też jest jakimś tam kolejnym aspektem, który no, nas zabezpiecza przed tego typu sytuacją. Teraz trochę się waham przed tą propozycją, bo kilkanaście minut temu miałem okazję rozmawiać z przedstawicielem Straży Pożarnej. Nie wiem, jak on by zareagował na tego typu pomysł, ale czy na przykład zostawienie zapalonego światła w pokoju, to jest jakaś metoda? Ja myślę, że to jest metoda, którą potencjalni złodzieje znają tak naprawdę i myślę, że nie dadzą się oszukać. Przede wszystkim kierujmy się tutaj naszym rozsądkiem, pozamykajmy okna, drzwi i przede wszystkim, tak jak tutaj już mówiliśmy na początku, sąsiad jest najlepszym zabezpieczeniem. No to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć wszystkim. Uczciwy sąsiad, właśnie przed chwilą usłyszałem od koleżanki dokonalnie, no zakładam, że nasi sąsiedzi są uczciwi, więc myślę, że tego tematu nie będziemy rozwijać. No cóż, rozwaga. Rozwaga, cierpliwość na drodze, życzliwość do innych na drodze, bo nie jesteśmy sami na tej drodze. I policjanci również każdego kolejnego dnia tego świątecznego czasu będą pełnić służbę nie tylko umundurowanie, ale również umundurowanie w tych miejscach, gdzie nasze bezpieczeństwo może być zagrożone. Młodszy aspirant Michał Gaweł, Komenda Główna Policji, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Najważniejsze informacje. Informacje dnia w skrócie. Ewa Borowiec, zapraszam. To tylko częściowy sukces, oceniają eksperci. 24-letni Tunezyjczyk Anis Amri, podejrzany o przeprowadzenie poniedziałkowego zamachu w Berlinie, został zastrzelony pod Mediolanem podczas rutynowej kontroli drogowej, gdy wyciągnął pistolet. Poszukiwania mężczyzny prowadzono w całej Europie. To prawdopodobnie on ukradł ciężarówkę z polskiej firmy przewozowej i wjechał w nią w tłum ludzi przebywających na jarmarku. W tym ataku zginęło 12 osób, prawie 50 zostało rannych. Terrorysta zabił też polskiego kierowcę tira. Może być niebezpieczny, uzbrojony. Nazwisko i zdjęcia Tunezyjczyka w ciągu ostatnich godzin obiegły cały świat, zdaniem ekspertów.